Literacka Nagroda Europy Środkowej Angelus. Albania, Bośnia, Chorwacja, Czechy, Łotwa, Macedonia, Rumunia, Ukraina, Węgry. Co może łączyć te kraje? Czy jest coś wspólnego, co przenika do literatury? Nie. Ale być może jest to opór? Być może coś, co moglibyśmy nazwać duchem oporu? Kiedy myślę o oporze, do głowy mi przychodzi opornik. Jest to wynik 5-letniej edukacji w technikum elektronicznym. Europa Środkowa ma we krwi, w przebiegu opór. No to jest jakaś taka historia ciągłych powstań, rewolucji, walki. Pamiętasz coś o córce Kraka Wandzie? Nic o niej nie wiesz, tylko to, że nie chciała Niemca. Tak, to pamiętam. Nie wiesz, czy była mądra, głupia, ładna, nic. Nie chciała Niemca, oparła się. To jest jakaś opowieść w ogóle, jakaś taka narracja o tym, jak ten chrobry tutaj ustawiony jedzie na zachód, tam gdzieś na granicy w Zgorzelcu mamy wały Chrobrego. No to jest w ogóle oczywiście taka produkcja, wytwarzanie tej historii, wytwarzanie tej tożsamości, odzyskiwanie tych ziem, prawda, odzyskanych i tak dalej, nadpisywania, to też jakieś formy oczywiście oporu. Opieraliśmy się najazdom tureckim, Słowacy węgierskim, Czesi niemieckim. Każdy się czemuś opierał, każdy reagował na jakieś ryzyko, na jakąś przemoc, stawiał właśnie opór. To jest nasza krew i nasza cnota, na której się zbudowaliśmy. To doświadczenie historycznie właśnie styku zachodu, wschodu i zachodu, tych wpływów, no, generuje tę chęć walki o autonomię, niezależność, jakąś tam podmiotowość polityczną, ale też chyba o tożsamość w jakiś sposób. Ale opór to jest coś uzasadnionego, to jest coś dobrego, ponieważ to nie jest nasza agresja, to jest, jeżeli już agresja, to tylko w reakcji, więc możemy czuć się dobrze. I w krajach, czy w państwach, w Europie Środkowej to je łączyło, bo właściwie zawsze byliśmy od kogoś zależni, bo bez zależności właściwie nie ma oporu. Bo jeżeli nie jesteś zależny, to nie musisz się opierać. Po prostu robisz, co chcesz. Wszystkie nasze Żeromskie, Sienkiewicze, jest tego w każdej literaturze środkowoeuropejskiej, jest tego pełno. I oczywiście każdy jest właśnie tym jedynym, który, prawda, wstępuje na działo, tym, który jest tym przedmurzem, który broni, który jest nosicielem tych wartości. Więc to jest coś, co nam zostało i strasznie trudno nam z tego wyjść. To jest coś, co nas na tyle zbudowało, że nie wyobrażamy sobie innego myślenia o sobie. No, była ta literatura, która oczywiście zachęcała do powstań, do różnych form oporu. No, są też te, które po prostu opowiadają, które są niejako świadectwem właśnie osób walczących, choć zdających sobie sprawę z tego, że są skazane na porażkę. To jednak nie poddających się i walczących w imię jakichś takich, no, wyższych wartości, czyli poświęcających w zasadzie swoje własne życie. To jakiś taki akt po prostu niebywałej determinacji właśnie w walce o to, co jest ważniejsze niż jakiś tam indywidualny, partykularny interes, do czego my dzisiaj nie jesteśmy przyzwyczajeni. W tym sensie, no, te formy oporu też należałoby się dzisiaj być może pod tym kątem przyjrzeć, prawda? I co my mamy zrobić? Literatura teraz, dzisiejsza nasza, ona trochę jest taka... Wyobraźmy sobie, co by było, gdyby Wanda zechciała Niemca. Albo gdyby powiedziała, właściwie jest mi wszystko jedno, to jest fajny facet. Czego uczyłyby się nasze dzieci w szkole? Myślenie w kategoriach oporu zwalnia nas z samoświadomości. Przekłada ją na tę drugą stronę, ponieważ oni wiedzą, czego chcą, i chcą nam zrobić krzywdę, to my już właściwie nie musimy wiedzieć, czego chcemy. Czy nie jest to też podtrzymanie stereotypów? Jasne, że jest, ale zbiorowość zawsze się buduje na stereotypie. Konrad, czy chciałbyś odpowiedzieć na pytanie, czy kraje Europy Środkowej, takie jak Albania, Czechy, Słowacja, Węgry, tudzież Litwa, na której jesteś, może łączyć coś takiego jak duch oporu historyczny? Nie. Odpowiedzieć może. Mogę, ale odpowiedzieć nie. Poszerzenie.
W 90. byłem już dorosły, powiedzmy tak dorosły, jak może być dorosły. Nastoletni pijak, ale co przyjechała jedenastka i głosiła swoją tablicą 11 oporów w kowale, to siadałem i liczyłem. Pierwszy opór żelazo, drugi opór gorąc, trzeci opór młot, czwarty opór kowadło, piąty opór koń, szósty opór ciało. I nigdy nie dojechałem do 11. Tak jak nigdy nie dojechałem na oporów, a na kowale tylko we wrześniach 2000-2004, póki nie wykarczowali pod poszerzenie pętli i fabrykę plastrów do opuszczonego gaju orzechów laskowych, które łupałem wpierw z oporem bez skutku, kowal głodu, szaman skłotu, na kowadle coraz agresywniej wyrastającym z pięści, aż po skutek bez oporu. A twoja literatura, twoja poezja, twoja twórczość staje przeciwko czemu? Czy stanowi, czy ma funkcję oporalną? Oczywiście. Jestem jedynym poetą po prostu. Oporuję przeciwko temu, żebym nim nie był. No to w takim razie życzę ci powodzenia w twórczości prozatorskiej i życzę życzę ci zdobycia nagrody Angelus. Super.